No i tak, idziemy sobie elegancko, idziemy sobie do dentysty. Dziób, dziób. Tak to wygląda ogólnie, wam powiem, że to jest dworzec sobie se. No i sobie idę. No i słuchajcie, tu jest tak, ogólnie jest w Manchesterze duży ten dworzec, nazywa się Piccadilly. No i jest bardzo rozbudowany. Przypomina mi trochę ogólnie wrocławski dworzec, bardzo. Nie dlatego, że stąd pochodzę, ale no dlatego, że tam byłem bardzo dużo razy. No i jest na nim dużo odjazdów, przyjazdów, jest fajnie to połączone, wam powiem, bo ogólnie można sobie tym podjechać pociągiem na lotnisko na przykład. Ten serwis, którym jechałem, właśnie jest na lotnisko. No i zawsze sobie tak podbijam, jak jadę sobie do dentysty, bo sobie dbam o te ząbki, wiecie, nie? Bo trzeba bardzo dbać o uśmiech, no bo przecież musi być uśmiechnięty. No więc ja sobie na przykład sobie dbam, nie? Bo dużo się uśmiecham, to to jest bardzo ważne. Ja ogólnie sobie idę z buta, tam sobie se jadą, no ja sobie dziabam. Pokażę wam w związku z tym, jak sobie idę, kawałek Manchesteru. Zajmie mi to chwilę, ale ze mną sobie go spędzicie. Także jest gites gitara. Teraz przechodzimy do tej części, która mi się bardzo kojarzy z Wrocławiem. Oj, sorry. Zobaczcie. Już wam wszystko ładnie tu pokażę. Forman. Jeśli ktoś był we Wrocławiu chociaż raz, na pewno przyzna mi rację. Zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda, tak przestrzennie. No i ogólnie całkiem fajnie, nie? Ponieważ jest tu dużo światła. No i tak, tu sobie ładnie ten. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ogólnie, słuchajcie, z tym wałem całym, z pendolino. Ostatnio z koleżanką jechała i mówiła, że w Anglii nie ma pendolino, ale już dawno były. No i sobie tutaj ogólnie ciułają normalnie. No i tak sobie jeżdżą. Pendolinki. A tu jest dalsza część, która przypomina właśnie mi ten Wrocław, nie? Przypomina wam? Ktoś tam świta? Jak ktoś jest z Wrocławia, to na pewno przyzna mi rację. Ja jestem z Wrocławia. Także tego, dobra. Wbijamy się już tam dalej. No i człapiemy sobie do Manchestera. Ogólnie ze schodów. Wiecie, lepiej sobie poćwiczyć. No i tak, zobaczcie, jakie te pendolino są. Centralnie, jak te polskie, nie? Nie jechałem ogólnie, ale pozdrawiam tych wszystkich maszynistów, tak jak wam mówiłem, którzy jeżdżą w Polsce. Mam kilku znajomych, jadą z rozwojem techniki. Mój tata jeździ na towarach. Ogólnie jeszcze wracając do tego, to powiem wam, że pochodzę z Brochowa, także jak na wcześniejszym wam mówiłem w filmikach. No i tam z dziada, pradziada wszyscy jeździli właśnie tymi pociągami. Mój tata bardzo jest trochę na mnie zdołowany, że sobie nie pojeździłem pociągiem, to znaczy, no, że nie poszedłem do kolejówki. No i w związku z tym nie podążyłem ślady kolejowe. Ale wszystko przede mną, może kiedyś wrócę. Jak to mój tata mówił, kto ma w głowie olej, idzie na kolej. Oj, tam sobie pojechał, widzicie, poznajcie? Pendolinko Virgina. I sobie tak ćmika sobie, nie? No, a my sobie idziemy z buta, no i pokażę wam kawałek Manchesteru, nie? No i sobie lecimy. Dzisiaj ogólnie wziąłem się na różowo, przebrałem, z pozdrowieniami dla mojej mamy, która bardzo mnie lubi na różowo. No i tutaj z Virgina jest bramka, nie? Zobaczcie sobie, jak sobie wygląda ten pendolinek. A, jest dobry, nie? Dobra. Idę sobie tutaj, przyszedłem przez bramkę, nie jadę se pendolinkiem, no i wbijamy, jak to się mówiło we Wrocławiu, na berzę manchesterowską, nie? Berza manchesterowska wygląda tak. Jest tutaj, jest ogólnie rozpiździej trochę, jest dużo ludzi, no mega, mega. A poznajecie to? We Wrocławiu też był taki. Bania, bania, nie? No, no i wbijamy sobie zaraz do drzwi. Zobaczcie sobie, ile tu jest ludu. Trochę więcej niż u nas z Deep Preston. Jest trochę.
No i tak, no i trzeba się trochę poprzebijać. Ogólnie ludzie uciekają od kamery, ja nie! No i sobie, słuchajcie, zaraz muszę wbić sunglasa, pozwolicie, chwileczkę. No i wbijam już tego sunglasa, bo idziemy na miasto, nie? No i idziemy sobie nad miasto. Wszyscy są teraz już tutaj rozgilżowani. Mają warkoczyki i trochę jest więcej ludu, nie? Także wczujcie się w ten klimat Big City Life. No bo Big City Life to rzeczywiście jest. I ogólnie trochę tutaj jest ludu nawalone, nie? Zobaczcie sobie, dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie byli w Manchesterze, no to wam powiem. Tutaj na samej górze kiedyś była ambasada polska, teraz została ona przeniesiona. No i po prostu wzięli ją, przeniesi, nie? Jak był tam Tupolew się rozbił, no to wszyscy tam malowali rysunki. Sam byłem, zaniosłem fajne lampki oczywiście, aby po prostu uczcić tam pamięć wszystkich tam tych ludzi. No i po prostu tam sobie ona była. Została przeniesiona ostatnio, no i w związku z tym po prostu już jej nie ma. Tu jest sobie dworzec, zobaczcie. Ogólnie nic takiego strasznego, jakbyście chcieli się przenieść, to ogólnie Manchester jest fajnym miastem, wam powiem, nie? No, bo można sobie tam ogólnie wszystko sobie zrobić, co tam byście sobie chcieli. I generalnie można się tutaj fajnie urządzić. Ma dużo znajomych z Manchesteru, oczywiście wszystkich pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich manchesterowców. Oczywiście, jak to powiedział Szymon Majewski, zmęczony ster. Pozdrawiam wszystkich ze zmęczonego steru, ogólnie żółwior. No i sobie idziemy w końcu do cieniu, bo normalnie dzisiaj jest 30 blisko stopni. Ostatnio tyle stopni, co tutaj było. Pamiętam, jak miałem 19 lat, byłem w Polsce. Właśnie to były męczarnie straszne. Zobaczcie, ja dzisiaj sobie hulam na krótkim spodenkach, bo inaczej się ogólnie tutaj nie da wytrzymać. No i tak, przedłużę jeszcze tego kija mojego. Zobaczcie, mamy zielone światło. No to lecimy. No i sobie lecimy. Lecimy sobie w kierunku tutaj ogólnie dentysty. No bo idę do zielonej przychodni. Ponieważ jestem ich stałym klientem, bardzo ich serdecznie pozdrawiam. No i zaraz tam się zjawię. Mam datę na dzisiaj i na godzinę 17:30 muszę być. Zobaczcie, jaki wielki building. O! Robi wrażenie, co? Ja nigdy się tak do góry nie patrzę, bo wam powiem, że mam trochę lęk wysokości, wiecie? No, przejdę sobie na drugą mańkę, bo ogólnie tu się zaraz utopię w tych ludziach. Jest masakra, taki tumult, że dajcie spokój. Tutaj sobie macie te kaby całe. W kabach ogólnie sobie siedzą chłopaki, no i czekają na klientów. Czekają na swoje basełko, swój chlebek, no i, że tak powiem, na swoje klientów, nie? No, taki 10-minutowy wypad. Ogólnie sobie idę tak se wolno, nie? Także wybaczcie. No ale wam pokażę, jak to wygląda. Siema, siema, dzięki. Pan mnie wpuścił. Ogólnie wam powiem, że tu jest bardzo dużo dżentelmenów. Nie to, co w Polsce. Ogólnie w Polsce jest trochę dupa, bo wszyscy się pchają na chama. No też to, że zależy, jak się jeździ, no nie? To nie jest reguła ogólnie, to wiadomo. Ale troszkę więcej jest tego ciężko. No nie powiem brzydko, bo nie chcę się wam narazić, no nie? Proste. Także słuchajcie, już zaraz wbijamy do centrum ogólnie Manchester Uncia. Sobie się tak bujam na krawatowo, różowo. No nie? I się bujam. Ale straszny zaduch jest, wam powiem. Bez kitu. Ja lubię ogólnie jeździć do Manchesteru pociągiem. Powiem wam dlatego, że bardzo ciężko jest dojechać tu furą. Trzeba się denerwować w ogóle. No i palić tą bajurę. A tutaj macie bilecik za 15 dzików. Nie? Czekajcie, za 15 dzików. I ogólnie w dwie strony możecie się z buta przejść i jest bajera, nie? Też ja to lubię. A po co się denerwować? Jeszcze nie wiadomo, gdzie sobie zaparkujesz. Wiesz, o co chodzi, nie? No, no to jestem taki wyrelaksowany w ogóle, nie? No i dlatego sobie idę
z Buciszcza. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że to mi zajęło 10 minut, ale już zaraz jesteśmy w Manchesterze, w męczącym sterze w upale. No i tak, lecimy sobie na zielonym światełku. Tutaj ogólnie sobie przechodzę, nie będę świrować, nie? No i sobie lecę. Nie, no powiem wam ogólnie, że jeszcze do tego się cieszę, bo mogę z kija se nagrywać i jest całkiem sporo. No i dobra, lecimy. Pokażę wam, jak wygląda serce Manchesteru. Tutaj, zobaczcie sobie. Jest bardzo dużo młodych ludzi. Bardzo to miasto przypomina mi ogólnie Wrocław. Dlatego właściwie je lubię, ale wolałbym mieszkać w Birmingham, ponieważ jest bardziej busy i można więcej ludzi spotkać. No i ogólnie więcej jest tego wszystkiego, nie? Cała masa. Także to jeśli chodzi o podróże w UK-u. No to dobra, ludziska, przygotujcie się. Tu jest samo centrum Manchesteru. Patrzcie, kukajcie. No dobra, tu będę szedł. No i tak, tutaj są pełno takich pomników. Zazwyczaj tutaj zawsze jest London Eye, nie? Jest sobie London Eye. Tu jest dużo bardzo młodych ludzi. I oni sobie tutaj siedzą. Siedzą sobie, leżakują sobie, nie? No i się tak enjoyują, nie? No. Jest pięknie, nie? Gitara. Nikt tutaj nie myśli o żadnych, nie wiadomo, wojnach. Nie myśli o, nie wiadomo, żadnych awanturach. No i se ludzie siedzą. Siedzą się i się bawią. I o to chodzi. Gołębie ładne są. Przypominają trochę ryneczek, plac gołębi. Zobaczcie, ale spustoszenie. No i tak, już prawie dotarliśmy do zielonej przychodni. Ustawię sobie tutaj ten. Sobie działam. Specjalnie tak wziąłem, dałem kamerę na chwilę, żeby nie zrobić za bardzo pospolitego ruszenia, nie? Ale zobaczcie, to jest to, co lubię i przypomina mi Wrocław. Tramwaje. Dużo tramwaji. Można by teraz zaśpiewać. Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic to. Przez Sępolno, Zalesie i krzyki. Umcyk. To jest właśnie to. Słuchajcie, ja sobie wbiję się na drugą stronę, bo ogólnie tam jeszcze jakiś przebije. Ogólnie jest ciężko, jeśli chodzi tutaj o ten. Pomachamy panu. Siema, good man. You alright? Ciężko tutaj się przebija w tym mieście. To nie jest żadne Deep Preston. Zobaczcie, ile tutaj jest. Ile tutaj jest autobusów. Hello man. Keeping good. Jest dużo tego, nie? Naprawdę jest tego dużo. Są teraz szczyty. Szczyty są wszystkich szczytów. No i dlatego właśnie ja się nie wbijam tutaj furmaną, nie? No, dlatego, żeby się nie denerwować. Bo po co się denerwować, jak świat jest taki piękny? Nie denerwujcie się w ogóle, bo po co? Trzeba wszystko brać na spokojnie i być wyluzowanym. Nie można być takim materialistą. Także słuchajcie, jeśli chodzi o Manchester, jak wygląda? To wygląda właśnie tak. Pięknie, tramwajowo, autobusowo, ludzikowo. I sobie tak. Teraz tak, jesteśmy już prawie pod zieloną przychodnią. Jeszcze tylko sobie tutaj przejdę przez tramwaj, trzeba w prawo się popatrzeć, bo tu jest inaczej. No i tutaj sobie zobaczyć też. Tutaj ostatnio, jak byłem ostatnio spóźniony, to jechałem sobie dla tramwajów, ponieważ no, byłem spóźniony. Nie lubię się generalnie spóźniać. Zobaczcie sobie jeszcze pięknie, jak to jest. Pięknie to jest, na różowo. A ja teraz zapraszam was do zielonej przychodni, gdzie wbijemy się. 1, 2, 3. Także widzicie, w Polsce wy ludziska, przyprowadzajcie się tutaj do Anglii. Nie ma co tam siedzieć, się denerwować. Czekajcie, muszę pociągnąć. O. Chwilunia. Tutaj pan wysiądzie i nam otworzy. Ciusman.
Thank you. No i sobie wchodzimy, nie? Wchodzimy sobie taką windą. Zobaczcie. Haje. No i sobie wbijamy do takiej windy. Jest totalnie gangsta. Wow, mogę widzieć moje... mogę widzieć moje warkole. No i tak, wcisnę numer 2. No i tak, lecimy do numer 2. No i teraz zaskoczę wszystkich, że wbijam sobie, nie? I sobie nagrywam, nie? No i dotarłem do ogólnie końca mojej podróży, czyli do zielonej przychodni. Jest Green Surgery, zobaczcie sobie. Byłem tu. No i dobra. Wbijamy sobie tutaj. Siema, dzień dobry. Zobaczcie, tu jest zielona przychodnia, tu gdzie sobie ząbki bardzo robię, żeby było miło. Zapraszam wszystkich tutaj, żeby sobie przyszli. Tu są bardzo miłe panie, które już czekają, żebym przyszedł i usiadł na fotelu. No i zobaczcie sobie, tutaj jest takie. Mogę pokazać wszystkim słuchaczom ogólnie ITV tego? Dobrze, nic się nie ma, panie koleżanku, zobaczcie sobie, tutaj jest Green Surgery. Zapraszam, to tutaj robię i wybieram sobie moje ząbki. Także zapraszam wszystkich, mam nadzieję, klientów nowych i obecnych. Pozdrawiam też z kanału tutaj Radio Emi. Doszedłem sobie 16 minut, mi to zajęło, nie spóźniłem się dzisiaj. Także pozdrawiam wszystkich od krawata. No i wbijajcie, dbajcie o swoje zębole. No i oczywiście przychodźcie tutaj, Żuwik. Pozdro z Manchesteru, buja.